I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do być może nowej serii na kanale z gry Marvel Strażnicy Galaktyki. Czyli gry, która jest dla mnie pewną zagadką, ponieważ nie dostaliśmy wcale tak wiele zapowiedzi na temat tego, co nas tutaj czeka, ale znów to, co się pojawiało tu i ówdzie, okazywało się być całkiem fajnym, smakowitym kąskiem. Do tego wszystkiego dostajemy polski dubbing, czego nie spotykamy zbyt często, i podobno całkiem fajną historię, więc jestem ciekaw, jak gra wypada jako całokształt. Jeżeli chcielibyście zobaczyć pełną serię, dajcie znać w komentarzu, łapki, no, wiecie, jak to po prostu działa. No i zobaczymy, może to jest naprawdę przyjemny tytuł, który okaże się zaskoczeniem tej jesieni. Premiera już 26 października, więc warto się zainteresować, a my nie zwlekając, może już lećmy w naszą kosmiczną przygodę. No proszę, jakie wspomnienia wracają. O, i tu nawet takie polskie nazwiska. Szczepkowski. Ale jakie wspomnienia wracają ze starych kaset, jak się czytało właśnie i teksty, i przeglądało, co tu mieli autorzy do przekazania. Jeszcze będąc przy pewnych rzeczach do przekazania, u góry ten napis, tryb streamowania. Niestety nie mogę w żaden sposób na ten moment tego wyłączyć. Może na premierę ten napis zniknie. A znaczy mniej więcej tyle, że niektóre piosenki będą zastąpione innymi, gdzie YouTube czy w przypadku niektórych Twitch nie powinien się przyczepić, żadnych problemów robić z tego powodu, więc myślę, że kawałki, nawet jak te, które są bez praw autorskich, brzmią fajnie, klimatycznie. Dobra, obróć, jak już jesteśmy w łóżku, to coś tu zdziałajmy w tym temacie, okej, okay. Zostawmy panów w spokoju. Gazetki. Widzę, że nikomu się tekstów już tłumaczyć nie chciało, więc przejdźmy do głównej części naszej imprezy. Jeszcze tak informacyjnie, 4K Ray Tracing, więc zobaczymy w pełnym zakresie, jak ta gra się prezentuje. Masz nową taśmę? Star-Lord. A pan straszny wzrok to kto? On nie ma imienia, to jeździec kosmosu. I nie straszny, bo fajny. Twój kosmojeździec ma pełno roboty. To niezły czat! Już nikt nie mówi czat, mamo. Mamo! Co? Teraz już nikt nie mówi czat. O, no, prócz mamy. Może sprawdźmy, czy są bilety na ich występ. Serio? Mhm. Nie wyglądam, ale za młodu nieźle czułam rocka. Gdy z twoim ojcem leżeliśmy na masce wozu, grali nam Black Sabbath. Lubiłaś Black Sabbath? Mówiłam. Nie taka lama ta mama. O, patrzyliśmy w gwiazdy, on opowiadał mi o podróżach. Mamo? Chcesz ciasta, co? Ta, zaraz wstanę. Mówiłeś to kwadrans temu. Lepiej się pośpiesz, bo zjem je bez pomocy. No chyba nie. Chyba tak? No chyba nie. Tak. Hej, nie włosy. O! Peter! Rozmawialiśmy o rozrzucaniu zabawek. To nie zabawka, a ruchomy model. Już prędzej ruchoma mina. Będzie 6 stóp! Strzeż się! Ale on nawet... Ach, nieważne. Aż 13 lat. No spójrz. Kiedy minęło? Zaraz wstanę, spokojnie. Jasne. O mamo. To widzę same takie zespoły.
ciężkie, takie czasy, a gdzie ta Young... A, bez Youngów, tak? Przejdźmy, jeszcze spojrzę... No niestety, chciałem tu w opcjach pokombinować, ale jedynie włączając dźwięki licencjonowane ten napis możemy zlikwidować, ale jak już jesteśmy w opcjach, to może też pokażę, jak tutaj jest wiele różnych możliwości. Ray tracing, nie ray tracing... No wszystko gramy na wysoko, tak? Mamy to niestandardowe, ponieważ odbicia promieni są poza tym wyznacznikiem, jaki tam określa te wysokie ustawienia. Z tego co widziałem, 86 klatek, ale z włączonym DLSS na wysoką jakość. Tak to mniej więcej się prezentuje. Tu ja chciałem jeszcze jedną rzecz pokazać, jak tu jest wiele opcji do zmiany, ile możemy sobie tu poprzestawiać. No i tak samo z językiem. Mają być głosy po angielsku, tekst po polsku, albo to i to po polsku. Mają być napisy, mają się nie wyświetlać napisy, a na upartego to czy mają być wielkie, bardzo duże i tak dalej. Może damy trochę większe nawet, odstępy między literami. No naprawdę... Coś fajnego, tak? Jeżeli chodzi o możliwość włącz, wyłącz tło, jeżeli chodzi o możliwość tak dostosowania gry do swoich potrzeb, no to tu jest na pewno wielki plus. Coś, co chciałbym widzieć praktycznie w każdym tytule, tak żeby sobie te napisy spokojnie dostosować. No dobra, wracajmy do gry. No to co my tu mamy? Nie pozostaje nic innego jak iść do mamy, wyjść z łóżka, sprzątać chyba nie musi... Ło, kolego, ale włos, ale wąs! Dobra, gazetki już widzieliśmy. O stary, nie mogę się doczekać, aż w nią zagram. Może Andy by ją kupił za kasę z rozwożenia gazet. Super Mech 3. No tak, no tak. Może będzie okazja coś dzisiaj w tym temacie zdziałać. Trzy naturalne zgony z rzędu w ostatniej grze? Świetny za mnie Bart. No cóż, natura tak chciała. Niezłe wariactwo, że ta cała rozpierducha zaczęła się od niewielkiego błędu. Mam nadzieję, że tak nie jest z tą grą. No, Wal te home runy, George, a na bank trafisz do Galerii Sław. Hermetyczny amerykański żart. Idziemy, trzeba o lewego kartę dać. Albo w sumie to tam wtedy to żewłako, krzynówek. Peterze Quillu. Peterze Quillu, wstawaj. Oj, jasny gwint, Drax. Znowu mi robisz to samo. Weź, skończ. Strefa zastrzeżona jest blisko. Ile czasu minęło? Ponad 15300 tyknięć. Bardzo dokładne dane. Zdrajczyni jest gotowa do misji. Chcę, żebyś stawił się w kokpicie. Gamora jest po naszej stronie, Drax. Wychował ją mój wróg. To morderczyni i zdrajczyni. Nie ufam jej. Więc spróbuj. W końcu jesteśmy drużyną. Niczego nie obiecuję. To działa! Ray tracing działa, mamy lustro, chociaż widać... Nie byle złomowisko! Zastrzeżona to największa w znanym kosmosie sterta śmiecia z galaktycznej wojny. Skumajcie, ile tam zalega sprzętu! Jestem Groot! Ej, to nielegalne, tylko jeśli korpus nas tam przyłapie, a nie sądzę. Warto wziąć pod uwagę, że gramy jeszcze wersję przedpremierową, która... O, pokój streamera. Nie, no. Która jeszcze doczeka się pewnej optymalizacji. Oni nas zjadają liczebnie. Ale rozumy też pozjadali. Ha! No dobra. Jestem Groot. By dorwać mój statek, trzeba geniusz. Chyba mój. Kto to mówił? Quill? Jestem Groot. Nie, bo chyba słyszałem... A, mniejsza. Kto nam się tu tak zblokował? Dobrze, Jest tu dopiero kilka miesięcy, ale pokój zdążyła odpicować. I tam za duży porządek, zero skupienia w czymś takim. Ciekawe, czy Draxowi w Keln dali dekorować cele. Piękne układ. Nie sądzę. O,
Te pastylki do zębów to nie do końca, to... Ja wolę pofruwać na ręcznym. O! Okej. No i właśnie, było widać takie pewne też sztuczki, mam wrażenie, z tej ray tracingiem, że czasem jakby było Grutem, to wyłączone. Bo martwi się odsiadką. Jestem Grut. Ja nie mierzę sił na zamiary, bo tak w ogóle to mało mierzę. No dobra. Powyżywaj się, nie będziemy się wyżywać. Odsiadka? Za co? Nasz statek przypadkiem się omsknął w strefę zastrzeżoną. Ups, nawaliła nam nawigacja. Ups. Jak można przypadkiem przebyć pole siłowe Korpusunowa? Detale. Śmieję się po grudzku. Rocket, spoko bajery. Mówię im tupacze. Ich hałas tak się kojarzy. Jeżeli damy radę i dotrzemy na koordynaty bez dziur, wystarczy je rozstawić, a wtedy maleństwa szybko ściągną nam potworka. Okej, to pooglądajmy te tupacze. Ale jak to w ogóle działa? Zaczyna tupać, pipać i przytupuje się potwór? Bardziej robi... Rocket! Wystarczy już tego harmidu! I wtedy potwór żwawo wyskakuje z norki. Jesteś tego pewien? Ej, dane to mam od twojej wtyki. Ale moja wtyczka jest niezawodna. Te koordynaty na bank wiodą do stwora równie cennego, co nieuchwytnego. Tyle, że niestety nijak go nie opisują. Ale pamiętasz, że jest nieuchwytny? Bez różnicy, jak bydle wygląda. Jeśli ma uszy, to spokojna głowa. Moje tupacze wpędzą go prosto w nasze łapy. Pozostaje wierzyć, że tak. Tupacze. No dobra, koleżanka, ale chyba my się jeszcze tu nie poznaliśmy. Gamora? Tu, na górze! Hej, to moje miejsce. O, było wysiadywać? Ale ja strategizowałem. Wlecieć do strefy to jedno, złapać to monstrum to drugie. Racja. Przegapiłem coś? W sumie nic, prócz podejrzliwych zerknięć Draxa. Jak już skończyłeś strategizowanie, to nie krępuj się i zasiądź, zaraz lecimy. Czyli o co chodzi? Bo czuć w powietrzu, że o coś chodzi. Po wkroczeniu w to pole nie będzie już odwrotu. Twoje szemrane kody rozpracują tę ich sieć, no nie? Ba, jak tylko się je wrzuci w konsolę. Ufamy. Damy sobie rękę odciąć. No, to jedziemy. Rocket, Grux, Drax, do mnie! Wchodzimy! Mamy jeszcze kilka tyków przed intermisją. Następną? Nowa resetuje sieć ochronną co jeden obrót. Musimy wejść i wyjść, póki nasz kod działa albo utkniemy. Jeśli poczekamy na reset, będziemy mieli na to cały obrót. Wow. No, a czemu sieć nadal działa? Mieliśmy wchodzić. Kontakty zabójczyni są, jak widać, równie godne zaufania, co ona sama. Prawie się spłukaliśmy, żeby dostać te kody. Nie mów mi, że są złe! Wyluzuj, zostało kilka tyków przed następną intermisją. Sieć jest już po resecie. Wbij sekwencję, Peter. 0451. Tyle? Szyfr na 4? Podejrzane. Ta prostota zabezpieczeń nie licuje z Korpusem Nova. Nie jest tak prosto. Ten kod działa tylko dziś dla tego statku. A, kumam. Gamorowe szyfry to bardziej takie szyfroklucze stworzone, by integrować koordynaty. Gotowe! To ich pogodziliśmy ładnie, tym pinem. Lecimy. I do środka. Niesamowite. Nie miałem pojęcia, że po wojnie zostało aż tyle szpeju. Czy Tauri nie przesadzali ze wstrzemięźliwością, zwłaszcza z Thanosem na czele? To już chyba wszystko niegroźne. No bo Nova mieli 12 lat na uprzątnięcie przydużych bomb, nie? Za to cię lubię, Quill. Tyś taka lelija.
O, mam tyle cudownych i koszmarnych pomysłów na ten sprzęt. Skup się, Gryzoniu. Nie przybyliśmy tutaj na szabę. Bo co? Systemom bojowym Milano przyda się przeróbka. No i to dobry grosz. Dla seknarwskiej królowej monstrów nasza bestia jest cenniejsza od pogodnie zdobytego złomu. Wow! Oh, zdradliwa miejscówka. Otwora brak, ale walec przed nami wygląda jak statek kopalnia, o który chodziło kumplowi Petera. Kumplowi? Tymczasowemu. I prędko zobaczycie potwora, jak rozstawimy roketowe wabiki. No, Flurwa! Groot i Quill w gotowości. Rusza banda Roketa. Wciąż nie pojmuję, czemu mam tkwić z zabójczynią na pokładzie. No bo jesteś częścią zielonej bandy. Przypisałeś mnie tam przed nadaniem tej nazwy. I nie jestem zielony. To morski. Morski? Co? Jak chcemy wmanewrować stwora w to kosmowiertło, stawiamy tupacze po dwóch stronach. Dwie strony, dwie bandy. I dwa kilosy lotu luzem. Nie usiądziemy tu statnie, musicie skakać. Teraz my! Dawaj, Groot! Spokojnie! Stawiamy tupacze i spotkamy się po środku. Potem złapiemy bestię. Razem! W porządku. Tupacz jeden siedzi. Spotkanie w punkcie X. Gamoro! Opiekuj się moją małą! Ostatek, Peter. Nie dziecko. Tak to wiarę? Jestem Groot. Co? Różowy Groot? To ichniana nożywica. Tak, aby ten cały majdan wojny im nie odleciał. Ale rozgadane towarzystwo. Wygląda na to, że nie będę miał wiele co powiedzieć. A było tam powiedzenia. Coś na handel? Nie, tylko stara korespondencja. Wiesz, jak lubię ślęczeć nad historią tej wojny. Nie? Jestem Groot. Nie, całkiem nie groźna. A teraz może mniej o toksycznym glucie, a więcej o tym fajowym, bojowym śmieciu, który skleja. Jestem Groot. No nie aż tak toksyczny. Nie licz tego i powinno być dobrze. W trybie wizora kompas wyświetlany jest na górze. Okej. Interakcja, kruchy materiał, obcy pasoże to delikatne. Rany! Tak możemy na taki dystans to była sprawdzić? Wojenna zgroza! Wizor działa! Pewnie, że tak. Sprawdziłem go zaraz przed akcją. Czy sprawdziłem było w cudzysłowie? Co? Nie! Jestem Groot! Mam chrapkę na specyfikację tych cudeniek. Jestem Groot! Ta! Ostrożny jak zawsze. Aha. Nie da się ukryć, że trochę tu dziwnie. Yo, Quill! Skoro krążą tak solidne koordynaty, to czemu tylko my zebraliśmy się na łowy na tę paskudę? Znajdź drugich takich porąbanych! Yo, Quill. Dobrze, nauczę się kilka, mam nadzieję, że jeszcze modnych słówek. A nie? Miodzio? Ten duży cylinder to aby nie nasz punkt zborny? Ano, to moduł wiertniczy. Wow. Strzępy i gruzy po ogólnogalaktycznej wojnie. Dziwnie je widzieć tak zlepione i trzymane przez jakąś różową glutoplazmę. Nanosplot na bazie Ebrium. Mniejsza. Trudno to przetrawić, no i tyle. To może lepiej tego nie jeść. O, no a przeszkody, dobra. O, tam! Żółto-niebieski! Wygląda jak stara fregata korpusu. Fajno! Stary, no weź. Cała załoga pewnie poginęła. Psuja! Po coś w ogóle nas tu ciągnął, skoro to takie święte? Jestem Groot. Mogę wymienić ponad tuzin zapotworzonych światów, więc czemu tu? Rocket, może nie zauważyłeś, ale nikt się jakoś nie bije o nasze usługi. Oj, zauważyłem. Niech to wypali, to wiadomo będzie forsa i forsiasta klientka. Panią Hellbender trzeba będzie zadziwić bestią w jej guście, a nie zdrapaną z opony. I otóż czemu było nam ruszyć po Fing Fang Fuma? Jako trupy nie zadziwimy nikogo. Wow! Okej. Jest okej. Mogłeś zostać mocno spóźnioną ofiarą wojen. Wiecie, lubię to. Fajnie jest. Jestem Groot. Że tak się razem szlajamy. Jak wtedy, gdy się rodziła ekipa.
zanim dołączyła, no wiecie kto. Jestem Groot. Nie nienawidzę wszystkich. Toleruję Quilla. Quill to jest gość. Niech ci Rocket służy ten awans. Bywało z tym trio całkiem ciekawie. Ta chałtura na Drakoniusie? Miejscowi nie docenili wizyty na naszym pokładzie. Flurwoleni zmiennokształtni. Nigdy więcej. Jestem. Korle, ale muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że tu mamy aż tyle gadania. I to z polskim dubbingiem. Mocno czuję, że to ślepy zaułek. Na pewno? A, i proszę. Trasa idzie tędy. Jazda. Po czym poznajesz? Trochę zaufania, co? Hej, Groot. Myślisz, że znajdziemy tu kawałki odłamka Trionu? Jestem Groot. Nie wiesz o odłamku Trionu? O piramidzie, która czystym złem spacza wszystko, z czym się zetknie? Jestem Groot. Mi zarzucasz? No powiedz, kiedy niby coś zmyślisz? Jestem Groot, jestem Groot, jestem Groot. Stój dziuple! O, Gamora! Ona na bank czai odłamek Trionu. Hej, Gamora! Ale o czym do mnie mówisz? No co ty? Przecież Thanos miał go w wojennych zabawkach. Na pewno gdzieś tu zaległ. Quill, weź się... Skąd ty w ogóle wiedziałeś, że tam będzie ślepo? Bo mam coś, czego ci brak. Bystry zmysł kierunku. No dobrze, Bystrzaku, czy ty zawsze taki wygadany, czy... Jak? Bo chyba mamy głównego prowadzącego, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ale coś przegapiłeś, Wiewióro. Okej, znajdujesz składniki. To ciekawe, co z tego będziemy mogli wykraftować. My nie wiemy, jak to wygląda. Ty weź uważaj! Jest spoko, bez obaw, ale uwaga pod nogi, te śmieci się jednak trochę rozłażą. Doznaj kruchej skruchy! Widzieliśmy coś takiego na początku, tylko wtedy nie wiedzieliśmy, że coś z tym można zrobić. Ale no właśnie, pokażmy, na czym sama gra polega. Tak jakaś walka... Chromolone statko... Ohyda! Ale bryznęło! Hej, 5 dych na to, że zczyszczę więcej tych pluskiew niż ty! Ta już! Wow, co do... Rocket, to twoje dzieło? Ta tablica? A fajna! Jak drzemałeś, to ci ją dopisałem do wizorowej szybki. Hakowałeś mój sprzęt? Jak spojrzeć, ile razy flurwielstwo naprawiałem, to równie dobrze jest moje. Optymalny zasięg emisji tupacza jest kilka kroków dalej. Jestem Groot. Myślę, że tak od przodu, przez tę wielką dziurę, gdzie biedactwo miało kokpit. Trochę smętne. Jestem Groot. Tak, może o tym... Ale numer! Czemu nie nagrywałem? Daj mostek, Groot. Chcę sprawdzić, czy żyje. Jestem Groot. Nie wiem, ale coś drga. Żuj, wyflurwione. Quill, ty jakoś ciągniesz? Tylko myślałem, że jest Groot. No pewnie. To ja potem dołączę. Lećcie. Dobra, zaraz po drugiej stronie rdzewieje przedział rakietowy korpusu. Tam się widzimy. Żółto-niebieski rakietowy, jasne. No właśnie, już chciałem pytać, co z naszym tu wyzwaniem. Pełny sobie czas, upiorny wrak. Co za problem? Nie pękaj, Quill. Prawie na pewno nic na ciebie nie skoczy. Może poza mną i Grootem. Wygląda na to, że challenge dalej trwa, tylko nie mieliśmy mieć jakoś dopunktowane to mieszczenie? Zasadziliśmy kolejną parę tupaczy. O, żuj! Chcesz nam to wszystko zwalić na łby? Strzeliłem w coś! Kowal, bez podstaw ani rusz! Bez podtekstu ani rusz! Pamiętajcie! Przeżyj! No, witaj, malutki. Użyj RS, aby wycelować, a następnie przytrzymaj LT, aby namierzyć cel. RS, rozumiem. No dobra. Wycelowaliśmy i mamy cel. A w ten sposób chcecie. Wow, co do żuja! Padłeś, Quill? Bo te sławiackie kwinki słychać już metra dyjka. Mam co robić! Tak, oszukują! Trzeba to było widzieć. To taki bąbel, no, ale inny. Nie, powtórki nie będzie. Przyznam, że walka jest, ale to podobnie jak w Avengersach, fantastycznie. Jesteś chyba jednego taka bardzo naturalna, więc to zdecydowanie na plus, ale zobaczymy.
Po co nam pistolet? Oj. Jakieś punkty albo coś? Wszystko tam w porządku? Quill prawie dał się zjeść bąblowi, czy jakoś tak. Było słyszeć ten kwik. W walce miej godność, liderze Quillu. Albo chociaż z nią gi. Nieśmieszne. Dziękuję. No, czuję, że szykuje się naprawdę piękna podróż. Gamora, pełna dogadywania sobie. Nie przylepiła Milano do tej żywicy. W takim wypadku wyrwałbym go krzepą. Już, już. Pilotowałam gorsze statki w gorszych sytuacjach. Zaliczą nam? W synku tej kumpeli funfeli dość sporo zależy. Trzymaj tam kciuki. Jestem grób. Ty to byś uczciwej twarzy od jarmużu nie odróżnił. Jestem Groot. No tak, pachniała jak kwiaty, cała łąka. Myślę, że chciała nam uwieść Stargach. W tym planie jest siła. Do tej pory wszystko się zgadza, bo kopalnia widać, że jest. Będziemy mieli tupacze, gdzie mają być i potwór w kieszeni. Quill to się zna na stawianiu tupaczy tam, gdzie trzeba. I gdzie się chwyta straszne potwory. W klubach. I na Tinderku, nie? Quill? Czy to nie o tym mówiliście, panowie? No dobrze, dowiemy się na miejscu. Pokémon Go! O to mi chodziło, pomyliłem aplikację, ale dobra, no. Groot, zrobisz nam taką fajną ścieżkę, bo... Nie wiem, czy dam radę. Ocie Skorbut! Tyla! Jestem Groot! Flak! Co mówiłem? Ale to tak... Naprawdę? Ostatnio jak upadliśmy, to się pojawiliśmy gdzieś tu w okolicy. O, ja cię szmaga w mordę smagał! Cali? Groot? Quill? Jest dobrze, ale nie przeskoczymy! No po co ci skakać? Tutaj wystaje niezły kawał podpory, a Groot może nam strzelić mostem. Grzecznie go poproś już! Mi wciąż tak pomaga. Kurczę, Groot, to może nie być takie proste. Poprosić, a możemy Viviora o coś poprosić? Dobra, nie. Dobra, Groot, pokaż co dziś z ciebie wyrośnie. Duży, ty to masz imprezowe sztuczki. Jestem Groot. A myślę, ty to masz konar, nie? Albo coś, ale... Znowu te żarłoki. I są wszędzie. No to pokaż, jak ty sobie z nimi radzisz. I impreza znów się kręci. Nie no, ale oszust! Wiesz, ile my takich zniszczyliśmy wcześniej? Orientuj się. Te się nie liczą? Orientuj się! Te się nie liczą. Jestem Groot. A ja się martwię? Żywica nie pęknie. Jestem Groot. Nie aż taki ciężki. Trzeba przejść tędy, przez tę dziurę. Jakoś. Co ty potrafisz? Rocket, a przerzucisz nas na tamtą pryzmę? Tak śmiało nie wygnę ciała. No cóż. Groot, tam coś wystaje, złapiesz się za to? Jestem Groot. Zielone żabki, jak będą te niebiesko-złote statki, to nam mówcie. Widzieliśmy takowych wiele. Ale żadnych na chodzie. Nie omówiliśmy planów na wypadek spotkania patrolu podmiotu. Dojrzeją nam w więzach, póki nie dokończymy. No średnio. Gliniarze są połączeni tymi ich durnymi hełmami. Jak nas przyłapią, to wystarczy, że zaczopują te bariery, a my utkwimy tu. Zabieracie mój statek na pierwszą myśl o gliniarni. Nawet i bez nas, jeśli coś. Nik żuja! Zapewniam, że na korpusowych się znam. Łowiłem nawet dla nich prawdziwe szuje. Będę się umiał wykręcić. Myślicie, że Milano przegoni Centuriona Nowy na pełnej mocy? No nie pierwszy raz. Gamora, a kiedy się podzielisz wtykami i źród... Jestem Groot! No, to jedziemy. Dobra, to stawiaj o tu. Jestem Groot. Aha, został jeden. Flark! Nie, nie! Flurwił im nać! Jestem Groot! Pudło się usmażyło! O, co jest nie tak! Za mocno je posadziłeś! Byle znaleźć rozwiązanie. Czyli nowy akumulator, naładowany. No dobra. Jesteśmy wśród resztek statku. I rzeczy ze statku. Chyba też takich od zasilania innych rzeczy, no nie? Tak. Nie zaszkodzi, jak rzucisz na to wizorem. Poszukaj zastępstwa, a ja skończę wyrywać spieczone kable. A może być wyczerpany akumulator? Byłoby trochę łatwiej. O, wiedza! No trudno to by było o rośliny. A mało chodzi. Jestem Groot. Roślina rośnie, gdzie ma żarcie. A tu znajdziesz co? Słom i nanożywice. Mam tu coś z ładunkiem.
jak akumulator samochodu, pi razy drzwi. Ksenonówka czy Lukoid? Nieważne. No kto wie, daj go może tu na środek. Najgorzej, że oni mają tyle do powiedzenia, że nawet nie wiem, kiedy dać im się wygadać. Masz szansę jak na piątkę w totku. Jest spoko. Okej. Oj. Ta podwójna agentka usiłuje uśpić moją czujność. Tak jest. A gdy już się odsłonisz, poczujesz mój cios. Aha, więc przyznajesz. Dojrzana, merdlany w ruinie. No już, żarlodzie, dawaj go. Chciałem posłuchać. No będzie w sam raz, tylko pomajstruję. Jak zobaczę, ile to daje iskierki, będzie trzeba trochę podziergać, więc mnie pilnujcie. Pilnujcie, bo... Rocket! Coś tu jest chętne na przemian! Nie! Szum! Ja muszę to szybko przepiąć! Zaraz zewrze! O kurcze! To taki ten nam się robi trochę. Pokemony, a nie mówiłem? Groot to odważny obrońca, zdolny znieść wiele obrażeń, skupia się na walce z wieloma przeciwnikami. Jego podstawowa zdolność spętań unieruchamia wrogów na małym obszarze na krótki czas. No idealnie. A kto ma granaty dla nas? To jak wycisnąć pryszcz! To jak kusie żarcia na imprezie! To też? Oj! Wstrętne robale! Nie win się, stary! To on zaczął! O, szlak! Jestem Groot! Dzięki za ostrzeżenie, stary! Czyli co, to... A, myślałem, że to boss z tych kulek przyszedł, a to niestety nie. Co gorsza, Groot nie może tego chwilowo powstrzymać! Szybki unik to coś, co wyrobiliśmy gdzieś w międzyczasie sobie. Ale chyba mają życie jeszcze do rozdania na szczęście. I jak tam Groot? Dalej, kupo złomu! Powinnam się tym wszystkim zajmować? Papa, pacanie! Przytrzymaj, Groot! A my to skopiemy! Oj, to nie było śmieszne. To wręcz bolesne. Groota jeszcze nie ma. Chyba łatwiej jednak nogą sobie rozwiązać te problemy. Oj. Oj! I już! Wszystko graj but! Wow! Samą porę! Następnym razem ty naprawiasz! No już! Dwa padły, dwa padną! Ej, ale to coś byśmy mogli tutaj... No, wrzucić do tych punktów. Nie widzę, stary, żadnej opcji, żeby stąd wyjść. Jestem Groot! Groot zastanawia się, czy zapłata za robotę będzie warta tego całego ryzyka. Mnie z Grootem nie ma jak ubić. Ale co jeśli wy wyciągniecie tu kopyta? Nie liczcie na jakieś żałobne daty. Jest tak. Jak dostarczymy Hellbender potwora, to będą ciekawsze wypłaty. I mniej cuchnące fuchy. I po statku dla wszystkich. Znaczy, jeden nam niby starczy. Mógłby być przestronniejszy. Rany! To już niedorzeczne. Co to niby? Statek czy robot? Wartownik Kree. Robot, ale zdolny też do lotów w próżni. Jestem Groot. To nawet nie jest największy. Rozrysowali minimum 5-2 razy takich eksperymentalnych modeli. I z półtuzina prototypów w wersji Mega. Modele cichogwiezdne z odmiennymi parametrami zasadzek. Podziwiam, ale wokół takiego kloca można śmigać kółeczka. Wymienię dwa takie na szybką ślicznotkę zwiadu klasy M. Doceniam w nim te pirackie cuda łowców. To dziabania i zmykania. A zmyka jak szalony. Dziabie też nieźle. Quill, spluwy to nie jest coś, czego wystarcza. Ten wartownik pewnie kruszył całe floty. Jak tak patrzę na te starocie Kree, to myślę, gdzie bym teraz był, gdybym nie prysnął spod skalpeli niebieskich frędzli z półświata. Jestem Groot. Ta. Może byście się teraz wspinali po moich resztkach? Dla najgorszych z tej naukowej bandy szaleńców nie byłem nawet osobą, a bystrym smartganem na nogach. I bardzo wygadanym. Ta, to im wyszło przypadkiem. I próbowali to naprawiać. Jestem tu. Problemem była cała placówka. Czekaj! Szkoda, że wróciłem tam podczas wojny, żeby wszystko wysadzić. No oszukuję! Też coś mamy do zniszczenia. Czemu to na nasze konto nie... Ale dobra, tam będziemy mogli nadrobić.
Czekaj, Wiewióra, oszukujesz, powinniśmy razem latać, ale... Roger, nacisz pysk tym! Nic nie bój, to jest tylko rozbiegówka! Kurczę, no niepotrzebnie mu tam otworzyliśmy przejście, bo by sobie nie poradził, on tam... coś znalazł! Oszukańcza Wiewióra. Wiedziałem, że nie można ufać! Jestem Gru. Pewnie tak. Centurioni Nowa musieli to wszystko holować do kupy. Jestem Gru. No tak, niby nie ich zadanie, ale po tej wojnie Nowa mieli napięty grafik. Hej, ale choć mnie się nie czepiali. Do czego ty strzelałeś? Gdzie te punkty zdobyłeś? O! O! To dość kusząca opcja. Ale dobra, Groot, ty nam się tutaj przy... Groot, potrzeba twojego mostu w tamtym oczodole. Jestem Groot. Aż chciałbym, żebyś potraktował tak coś w boju. Ej, są na to opcje. Tak! Quill, zakład mam już w garści! No nie wiem, nie wiem. Sytuacja nieco się zmieniła. Wydaje mi się, że widzę więcej tych jeszcze. Dobra, jest dystansów... Kurczę, najgorzej, zbiera nasze... Szmergle, strzelaj! Oczywiście, że to dobry kierunek, tylko nie spuszczajmy z oka tej kopalni. To jesteśmy w wielkiej głowie robota! Ja mam troszkę robota we własnej! Czyli masz robota w swojej głowie, w głowie wielkiego robota. Bam! Jest tu gniazdo! Może tu pasożyty mają spelunę! Czekajcie, czemu poszliście bez nas? Co, my chyba też tam doskoczymy, mam nadzieję. A! Jak wam idzie z tym zakładem? Miażdżę jak walec! Poczekaj no! Nie zauważysz jak nadgonię! Ja chcę. O, mamy to centrum! Mam wrażenie, że tam ze środka coś jeszcze szłoby ogarnąć, ale widzę, że teraz dopiero ten zakład się rozkręcił na dobre. Słyszę, jak ci wizor pracuje. Tylko mnie tu nie kantuj z zakładem. Jak ty to słyszysz? Ej, nie kantuj. Co ty mu gratulujesz? A ja to wiem, na co pójdzie moja wygrana. Odkładam na kolejny pobyt na kontrakcji, żeby zafundować sobie zeroniański masaż. Wiesz co, Quill? To chyba nieuczciwe. Masz dwie spluwy, ja jedną. Myślę, że od teraz trzeba mi liczyć podwójnie. O, jaki oszust! Dobra, kapitanie, tu patrz, kotwicz tam. Ale nie w Flurwi to wszystkiego, co tu żyje, co? Sorki, Quill, po ostatnim razie nie będę ryzykować. Muszę to przetestować. Ile można? Rocket! Tak tylko macham przełącznikiem, żeby to sprawdzić. Za, im to powiedz! Ten obszar mordu to już jest co? No proszę, zaczynamy. Rocket, niestabilny działo. Rocket to ekspert w zakresie uzbrojenia atakujący na dystans. Skupia się na zadawaniu obrażeń wielu wrogom jednocześnie. Jego podstawowa zdolność bomba flarkestetowa zadaje duże obrażenie na całym obszarze objętym jej działaniem. Czyli co, jednym zatrzymujemy, a drugim atakujemy, tak? Więc Root, zatrzymaj wszystko. A, Groot. Nie win się, stary! To on zaczął! No i działa, tak jakby. Daj z siebie wszystko! O tak! Już ja was demoruję! Miało być bezpiecznie! O, litości! Czyli co, ślimaczamy złom? Od wgapiania się nie zdechną! Zmądrzałem, dzięki! Cała po mojej! A teraz zejdź mi z głowy! Czy my na pewno się lubimy? Chociaż kto się lubi, ten się czubi, czy jak to tam było? Weź go tu zatrzymaj, weź go wysadź! No. Nie ukryp... Aha, więcej tego. Nie ukrywam, że sama walka przyjemna, tylko wydaje się, że będzie dość prosta. Chociaż oczywiście gramy na normalnym poziomie trudności, a były jeszcze dwa wyżej. Ale ten zalecany przez grę, więc nie chciałem... Wow. Ale rozpiskują się fajnie! Tak, trzymaj! Uwielbiam! Nie chciałem działać jakoś na przekór propozycji twórców. Też za co trzeba pochwalić, to zdecydowanie optymalizacja, no przynajmniej tutaj jestem włączony DLSS, nie testowałem inaczej jeszcze,
Ale nie widziałem jeszcze spadków klatek, gdzie, no w Avengersach, tak miło nie było. A to jest chyba rzecz, której się najbardziej obawiałem, jeżeli chodzi o ten tytuł. Jakim cudem tyle ich tu jest? Nie dajcie się oboczyć! Zrobione! Ło, z jakim bryzgiem? No wiem, nie? To ile liczymy z 5 punktów? Ej, no co ty? Co to niby jest za samowolka? Dobra, bo moja! Hej tam, zieloni! Czyli wszystkie tupacze już postawione. I świetnie, to widzimy się przy tej kopalni. Dobra, nasza kopalnia jest tam. Jestem Groot. A gdzie on się sypie? To jest przecież nówka sztuka, rozwalony w drobiazgi wrak. Jestem Groot. Bo wciąż mówisz o tym pergluty. Nanożywica. Jestem Groot. Ale to jedyna droga. Prosta jak w ryj dał. Coś panikujesz. Hej, Starłosiu. Groot może już rzucać most. Już od lat kotwiczy tu ten cały okręt. Widzę to tak, że jeszcze chwilę da radę. No, to tę chwilę, która da radę, zobaczymy już w kolejnym odcinku, a tymczasem dajcie znać, o ile oczywiście chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek, ale dajcie znać, co myślicie o tym tytule, jak wam przypadły do gustu, czy przypadli na ten moment Strażnicy Galaktyki. Taki bojowy, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej. A co jest przykre? Lud Groota nie miał nawet okazji powalczyć. Na samym początku wojny swajczyli im planetę w ciuch.